Zapraszamy na vlog nas dzień 24. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Dzień dobry, kochanie. Zaczynamy dzień od robienia czeskich, jakichś takich rogalików orzechowych. Dostałam przepis od Adama siostry. Na zasadzie dostałam składniki, a przepis znalazłam sobie na internecie. I po prostu zmieszam to wedle instrukcji na internecie, no i zobaczymy, co mi wyjdzie. Także będę was informować za chwilę, jak już ulepię masę. Tu mi została reszta ciasta. Ja je kroję na małe plasterki, robię z nich takie małe rogaliki. I te rogaliki zapiekam na 12 minut na 180 stopni. A efekt końcowy ma się jakoś tak. Czekam, aż mi się warzywka ugotują, bo czas na bramborowy salat. Jeszcze nie mamy bramborów, czyli nie mamy ziemniaków, ale jak tylko Adam wróci z pracy, to pojedziemy szybko do polskiego sklepu. I dogotujemy warzywka, a jutro jeszcze będziemy coś tam robić. Jeszcze powiem wam, że wczoraj się trochę wnerwiłam, bo moja siostra szuka pracy, zmienia pracę i ma pracę, która jej tam płaci ok pieniądze, więc szukała czegoś, żeby jej płaciło albo tyle samo, co zarabia, albo trochę więcej. Oferta, którą widziała, na ofercie było napisane, że płacą od o dolar więcej niż moja siostra zarabia, do 5 dolarów, 6 dolarów więcej. Więc mówi, ok, najgorszy scenariusz, to zarobię o dolara więcej. No to poszła na interwiu i nic jej tam nie powiedzieli, no a wczoraj chyba miała pierwszy próbny dzień i powiedzieli, że zaoferują jej o 3 dolary mniej niż zarabia, a o 4 dolary mniej niż było powiedziane w ogłoszeniu. I moja siostra gotowa się zgodzić, no bo jest to pierwszy raz w innej trochę branży, bo tego, bo tamtego. Ja mówię, ty, spróbuj się zgodzić. Wkurzyłam się, bo gdyby tak mi się stało, że ktoś pisze, że zapłaci powiedzmy, no nie wiem, 20 do 25 dolarów i ja w danym momencie zarabiam 19 czy 20, to ja w głowie mam, że ja chcę iść wyżej, więc chcę zarobić trochę więcej. Wiadomo, że z perspektywy pracodawcy, no mogą nie chcieć zapłacić aż tak dużo, no ale jeżeli oferta jest od 20 do 25, no to liczę, że minimum, które dostanę, będzie to 20 dolarów, jeżeli mnie przyjmą na podstawie mojego doświadczenia, jakby zdolności wszystkie. No i oni gotowi moją siostrę przyjąć o 4 dolary mniej. No żartujecie? Ja powiedziałam, jak to weźmiesz, to oni cię po prostu zjedzą. Będą sobie robić z tobą co chcą, jak chcą. Ja bym im powiedziała, że ty zgłosiłaś się do tej pracy tylko ze względu na to, że już była określona jakby ranga pieniędzy, jakie zapłacą. I że ty, gdybyś widziała na ogłoszeniu 16 do 20 albo 16 do 25, to byś nawet nie traciła czasu, żeby składać na tą pracę, bo byś wiedziała, że grozi ci oferta 16 dolarów, co jest dużo, dużo mniej niż zarabiasz. I po prostu nie traciłabyś swojego czasu i ich czasu i że w tym momencie oni zmarnowali twój czas. Albo ci dadzą te pieniądze, które, bo ona im powiedziała, ile zarabia, więc chociaż powinni zmaczować do tego, co ona zarabia. Jeżeli nie, powiedziałam jej, nie bierz tej pracy, bo ty znajdziesz 1000. Ona jest po studiach, ma 2 czy 3 lata doświadczenia, absolutnie znajdzie bez problemu z pracy w takim zawodzie. A to moim zdaniem jest czysty wyzysk, bo ona jest taką, wiecie, my ogólnie jak idziemy do pracy, to mi się wydaje, że jesteśmy dość pracowite i jesteśmy bardzo grzeczne. Wiecie, Polki ogólnie mi się wydaje, że są grzeczniejsze, nie takie cwaniaste jak Amerykanki. My po prostu idziemy i szanujemy to, że ktoś nam daje pracę. I ja jestem pewna, że ona na interwiu była bardzo grzeczna, bardzo taka polite i oni moim zdaniem to wykorzystują i chcą po prostu dziewczynę przyskrzynić. Myślą sobie, naiwna, głupia, to ją trochę przyskrzynimy, na niej zarobimy albo nie stracimy tyle. No, taki wywód. Ja wnerwiony, bo go blokuję nogą, żeby nie wszedł w choinkę. I ma na sobie pełno anielskich włosów, na chodziku masz pełno już z tych igieł od choinki i idzie ostro. Teo, nie wolno! No i... Czy ty musisz tak kombinować? Hej! Hej! Teo! To jest bestia, normalnie bestia, bez opiętania. Uciekaj, uciekaj. Nie, 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 już koniec niedługo z choinką. Patrzcie, jaki skupiony, on ma cel, on ma cel. Którego? 24, tak? Powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Okej. Okay. Mama ci pomoże. Ostatni. Ostatni. Ciekawe, co tu mamy. Coś ładnego w końcu. Wyciągniesz? Nie wyciągniesz? Popatrzcie. W końcu mamy... Chyba to jest liquid lip. Czerwony, w sam raz na Wigilię. Ja mam bardzo małe usta, ale sobie spróbuję.
Może akurat będzie ładnie wyglądał. No, chociaż to. Ja myślę, że takie produkty są okej, ale kurczę, dwie scrunchy, takie same, to trochę bez sensu. No, także koniec fory. Daj tutaj czekoladkę. Ostatnia, którą jeszcze nie miałeś. A co z tym? Nie ma? Zjadłeś? Kiedy? Jonah zjadł. Wczoraj zjadłeś. Jak się bawiłeś, co? O ma a a. It's okay, baby, nic się nie stało. Ale co, ty teraz nie masz czekolad? Chyba, że... Jonah sobie zjadł czekoladkę. Ja nie zauważyłam. That's okay, to ja ci dam inną, okej? Okay? Okej, okay, no to otwieramy książki. Jonah zjadł. Którą książkę jeszcze nie miałeś? Chyba tutaj. Poczekaj chwilę, mama weźmie Tosia. To Oniu! Jonah otwarł, pokaż. Onward. Nie wiem jak po polsku, ale bardzo lubimy tą bajkę. Ostatnio oglądaliśmy kilka razy. I fajna, fajna bajka, super historia, więc ekstra. Że nasz Adam zaczął skarpetki późno, to otworzymy obie pary. Otworzymy dwa? O, i pokaż jakie tata jeszcze ma skarpety. Pokaż zieloną. To mamy... Taką, to jest chyba mistletoe. A tutaj mamy światełka. I pisze let it snow. Super, daj mi inne czekolady. Trzeba było wczoraj nie jeść. Wiecie co, nałożyłam sobie ten to. Tylko na dolną wargę i potem rozsmarowałam. Wygląda ok w kamerze, ale bardzo przyjemnie się czuję. W ogóle nie czuję, że mam na ustach, więc może sukces. Chodźcie kochani, jak mnie mąż przywitał dzisiaj po pracy. Piękny bukiet czerwonych róż. Co to za czerwona okazja? Czerwony lipstyk, czerwone róże, no popatrzcie, co za dzień. Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Cześć partyjo, jesteśmy w samochodzie z Adamem, korzystając z okazji, że jest jeszcze jasno. Popatrzycie sobie dzisiaj na Adama, a my zrobimy dla was Christmas tag, czyli świąteczny tag, do którego byliśmy zatagowani przez pani Landrynkowa Vlog. Jak zwykle dam wam link. Julita, Julka, która bardzo fajny kanał prowadzi, ma małą córeczkę, Amelkę i męża Kamila. No, tyle musicie wiedzieć. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. I dziękujemy za tagowanie. I jedziemy szybko, żeby nie był ten vlog za długi. Kochanie, co odpowiadasz? Kiedy zaczynasz przygotowania do Bożego Narodzenia? Pytanie numer jeden. Ale znaczy się do kolacji, czy do czego? Do prezentu? Boże Narodzenie. No, do wszystkiego. Muszę uderzać. Praca dzwoni. Wracamy na wizję. Wracamy jeszcze, ale ja nie rozumiem tego pytania. Czy to jest, kiedy się szykuje na... wszystko, kiedy robisz, zaczynasz wszystko, bo możesz robić sałatkę dzień wcześniej. Dla cokolwiek masz w planach, wszystko, no. Kiedy zaczynasz, to możesz po kolei. Dobra, to odpowiedź na pierwsze pytanie jest taka, że nie mam określonego czasu, kiedy zaczynam. Jak zacznę, to tak parę tygodni przed świętami zazwyczaj szykujemy prezenty, to jest rzecz pierwsza, którą się zajmujemy. Kupujemy. A później, tak jest, a później załatwiamy już później, tak jak teraz na sałatki, tak to parę dni przed.
Ale nie mam określonego czasu, że od tego czasu się szykuję na Boże Narodzenie. Ale nie jesteśmy z tych, żeby się szykowali z prezentami na przykład, wiecie, parę miesięcy wcześniej. A też robimy tak, jak wam mówiłam, że będziemy, nie wkładamy prezentów pod choinkę wcześniej niż dzień przed Wigilią. Ale to już w tylko choinkę, no. Tak, tak. No, czyli tak. Kolejne... To jest pytanie numer jeden. Kolejne pytanie, czy posiadasz kalendarz adwentowy? To jest pytanie do mnie i do Adama w sobie też. Posiadamy cztery, posiadaliśmy. Skarpetki, makijaż, czekoladki, książki dla Johny. Pytanie numer trzy, jakie są twoje ulubione filmy świąteczne? Oje, to ja bardzo lubię filmy świąteczne. Chyba raczej amerykańskie teraz, bo takie lecą w telewizji, takie są na tych platformach streamowania, także mój ulubiony jest Elf, gdzie gra Will Ferrell, mój ulubiony aktor, bardzo śmieszny film. I później są te Santa Claus, to jest 1, 2, 3, teraz dopiero widziałem w tym roku aż koniec tej trójki, nigdy nie widziałem, bardzo fajny film. Super. I Polar Express z Johnciem oglądamy, też bardzo lubię, także wszystkim, znaczy się dużo chyba, lubimy, ja tak bardzo lubię Grincha, chociaż widzieliśmy Grincha go pierwszy raz dwa lata temu. No, Kevina oczywiście, no też. Kevin też oglądamy na święta. Co roku, tak jest, ale... Bardzo lubimy świąteczne filmy. I te Christmas Chronicles, co wam mówiłam, kroniki świąteczne. Tak jest, to jest nowy film z Netflixu, co zrobiła produkcja chyba dwa lata temu. Był pierwszy odcinek, teraz drugi, też bardzo ładne. Ten, jak się nazywa, Kurt Russell? No, Kurt Russell. Russell. Chyba, ja. I jego żona Goli. I jego żona Goli. Jedziemy dalej. Jakie masz wesołe wspomnienia świąteczne? Wesołe? Ja mam chyba z świąt. Mam taką, to mieliśmy nagrane na kamerze, nawet jakśmy byli dzieci z siostrą, to moja siostra bardzo chciała telefon komórkowy. Ja już nawet nie wiem, ile mieliśmy lat, ale w podstawówce jeszcze pierwszym stopniu byliśmy. I ja nie chciałem telefonu, ja chciałem cały czas, chciałem warhany do grania. Organy, tak, warhany. Akurat się chyba zdarzyło, że wcześniej był bal dziecięcy z naszej szkoły i mi się udało wygrać pierwszą nagrodę w tombolii, co był telefon. Także ja miałem telefon wtedy, ale tak już była choinka, była Wigilia, rozbieraliśmy prezenty i nie było tam tych naszych prezentów, cośmy chcieli. I później mama nam powiedziała, że nie jest już jakiś prezent na choince i był powieszony na choince pudełko od zapałek. I w tymśmy otwierali i tam był list, że przepraszam Jezusek, że nie dał rady nam kupić, że to i taki dłuższy list i że mamy na końcu się zasadzać, jak coś potrzebujemy, to mamy zadzwonić na numer. To idziemy, dzwonimy na numer i teraz zacznie gdzieś w domu dzwonić telefon. To my chodzimy, Ewa excited, jak wolę, krzyki i wszystko to na tym, bardzo śmiesznie na tym wideo to wygląda, bo moja siostra była bardzo excited, ja zresztą też. Chodziliśmy, szukali, jednakśmy znaleźli pod łóżkami, były schowane te prezenty, siostra dostała telefon, ja dostałem te swoje organy. Ale super. To jest takie moje wspomnienie radosne. Moje są najlepsze, jak mój wujek się przebrał za Mikołaja i my myśleliśmy, że to jest mój wujek, bo wyglądał ten Mikołaj no podobnie, a wujek nam taką historię włożył, że on, bo on był elektryk, no nie, że mieli awarię, jest dalej, no, i że ten, i że po prostu mieli taką awarię, no i my wierzyliśmy mu w to, że on był na akcji, aż w końcu znaleźliśmy w jego garażu taką rózgę zrobioną, którą, nie, sorry, taką laskę Mikołaja, którą on sobie sam zrobił i tą laską ten Mikołaj był, no i to wujka zdradziło po jakichś kilku miesiącach. Jak wygląda Boże Narodzenie w twoim domu? No, my idziemy do moich rodziców, także... modlitwa, kolacja. Kolacja. Oczywiście śpiewamy kolędy, tata wyciąga organy, gra i potem... W zeszłych lataśmy tam chwilę siedzieli i czekaliśmy na pasterkę, ale w tym roku chyba nie myślę, nie ma pasterki w tym roku, a ja też jestem już słabeusz nocny. Mamy dzieci właśnie, to... Nie chodzimy, a jeszcze będziemy otwierać prezenty. Weźmiemy to, co mamy pod choinką i tam po prostu pod ich choinkę wszystko włożymy. Danuśku, please. Co najbardziej lubisz w świętach Bożego Narodzenia? Ja lubię właśnie ten czas spędzony z rodziną, lubię tę całą kolację, tą tradycję tej kolacji, że po prostu to jest raz w roku. Tak. Są tam urzędy. To jest taki bardzo wesoły wieczór, taki tak szczęśliwy wieczór. Czy masz jakieś tradycje świąteczne? My mamy tradycje świąteczne, my rozbijamy te orzechy. Opowiedz, co na każdy, cztery orzechy dostaję, na każdą. Na, kwartał
otwiera się jeden orzech. Jak ten orzech jest super, to będziemy zdrowi. Jak ten orzech jest taki, to będzie trochę słabsze. Słabsze to ze zdrowiem w tym kwartale, ale najlepiej jest, jak się otwiera cztery orzechy i cztery zdrowe. Wszystko, gitara. Potem jeszcze jabłka kroimy, jak jest gwiazdeczka, to jest super. Takie parę różnych tradycji, które my dajemy siano i pieniądze pod talerz. Zostawiamy jedno wolne krzesło. Które ostatnio teraz widziałem taki dokument, który z naszego obszaru, który niby jest dlatego, jakby ktoś przyszedł, jakiś gość nie miał tego, to go weźmie do siebie, ale też to krzesło symbolizuje tych ludzi, co już nie ma z nami. Te ulubione piosenki świąteczne. Ja lubię kolędy. Także wszystkie. Tak, ale my słuchamy ogólnie radia, takie specjalne. Tak, to są te amerykańskie kolędy, co są takie wesołe, wszystkie tam zrobione, co parę lat inny piosenkarz nagra tam wersję w innej wersji, także ja lubię klasyczne kolędy, co się na pastelce śpiewa, to jest też bardzo ładne. Moment, ale lubię, tak nie mam żadnej ulubionej. Ogólnie muzyka tak świąteczna, no nie? Jaką będziesz mieć choinkę w tym roku? Jaką masz choinkę w tym roku? Żywą, jak w każdym roku. Mamy żywą, kolorową Sami choinkę. Sami mogliście się przekonać. Już. Właśnie, już widzieliście. Jaki jest twój ulubiony zapach świąteczny? Choinki. Ja bym powiedziała jeszcze, że lubię właśnie chominka, nie? A właśnie w Czechach jest taka tradycja, że na święta się piecze wanoczni cukrowi. To są te świąteczne ciasteczka, jest milion rodzajów, zawsze każdy między sobą gada, ile będzie w tym roku robić rodzajów. Niektórzy robią 18, niektórzy tylko 10, niektórzy robią kurde 30. Właśnie jeden z tych rodzajów, co dzisiaj Natalka piekła, te waniłkowe rochliczki, to jest mój jeden z ulubionych. Myślę, że brat nam załatwił jakieś od jednej pani, co to piekła, różne inne rodzaje, także potem wam pokażemy, o co w tym chodzi. A to też właśnie przed świętami, podczas świąt, to jest bardzo piękny zapach, jak się piecze te cukrowi. I to mi się też bardzo, bardzo lubię ten zapach świąt, bo mi to przypomina dużo święta. Jaki kolor lampeczek choinkowych lubisz najbardziej? Kolorowy. Adam lubi kolorowe, ja lubię zwykłe, ale w tym roku nawet nie mamy takich białych, żółtych. Mamy kolorowe i też ładnie wygląda. Odliczasz dni do świąt? Już nie. Jako dziecko odliczałem, ale teraz już nie. Teraz już to jest tak, że o tydzień do świąt strasznie. Właśnie, o już kurde, jutro święto, nie? Dokładnie, tak ucieka strasznie, że na starość chyba człowiek już tak nie liczy, to samo ucieka. Ulubiony zimowy lakier do paznokci, to jest pytanie do mnie, ale ja nie maluję ostatnio paznokci, dawno, długo, ale lubię takie błyszczące, jakbym miała malować to jakieś przezroczyste z brokatami. Kolejny ulubiony zimowy napój. Ja lubię eggnog. Eggnog, czyli adwokat. A ja lubię... Weissenlicker. Właśnie, Weissenlicker. Tak, a ja lubię grzańca, lubię, ale nie piłam w tym roku dużo. A lubię herbaty też. Tak, Dzięciu? Jak wygląda twój pokój podczas świąt, okresu świątecznego? To nasz living room, nie? O, living room, wyzdoby, świeczki, choinka musi być. Choinka, kominek, w tym roku mamy skarpety na kominku, jakieś ozdóbki, choineczki. Czy to się odwróci? Jaka jest u nas pogoda dzień do Wigilii, żebyście tylko wiedzieli. Dzisiaj mieliśmy teraz w tym momencie mamy 13 stopni Celsjusza, tylko dla informacji, ale jeszcze dzisiaj ma być też minus 11, także nie wiem, czy to właśnie ten deszcz przewali tę zimę. Mam nadzieję, że to wszystko nie zamarznie, bo tu też będzie... O, mam, to też będzie wesoło. Także tylko tak to było na marginesie, żebyście wiedzieli, jak u nas to wygląda w tym momencie. No, my już skończyliśmy, to są wszystkie pytania z tego tagu, także elegancko. No i dziękujemy wam, do zobaczenia. Do zobaczenia, na razie. Pa. Chłopaki prowadzą, my to oszczędzenie. To jest stacja z rybami. Mają karpia i różnego rodzaju rybki, ale my nie bierzemy, bo mama wszystko ma. Mój tato sprawdza. Hej kochani, witam was z podłogi. Słuchajcie, będę się brać za pakowanie. Zrobiłam
Warzywa ugotowałam. Adam powiedział, że będzie kroił, będzie kończył sałatkę bramborową, więc ugotowałam mu wszystkie warzywa, jakie musiał. On chwilowo pojechał do pracy, bo okazało się, że jutro w ogóle nikt nie idzie do pracy, więc pożegnać się jakby z chłopakami, pożyczyć sobie wesołych świąt. No i dałam dzieci do spania, odpukać. Technika Teosia działa cały czas. Johna też poszedł do góry, bo wytłumaczyłam mu, że jak chce prezenty od Mikołaja, no to już musi iść. No to okej, mama poszedł, więc ja mam czas. Ja się zabiorę za prezenty. A tak jak mówię, Adam przyjdzie, to będzie kroił resztę rzeczy. Ja trochę co ugotowałam wcześniej, to już pokroiłam, ale resztę gotowałam dopiero teraz, więc chłodzę i jak już będzie zimne, to obierzemy ze skórki. Myślę, że Adam obierze. Ja i tak muszę edytować vloga, więc Adam mówił, że on się sałatą zajmie, a ja mam sobie porobić z prezentami i skończyć vloga, ostatniego vlogmasa. Kochani, przychodzę do Was spod choiny. Adam jeszcze jest w pracy, więc ja na razie skończyłam pakowanie prezentów. Będę się brać w sumie za vloga, bo Adam powiedział, że zrobi sałatkę, więc ja przygotowałam tyle, ile mogłam. I mam też swoje obowiązki, które chcę skończyć na czas. A słuchajcie, niestety nie będzie go ze mną tutaj w tym pożegnaniu, ale chociaż był w tym vlogu, to nie jest koniec vlogowania, to jest koniec vlogmasu na ten moment. Jeżeli wróci w czasie i zdążę dograć, to go wrzucę. Jeżeli nie, to w imieniu swoim i Adama dziękuję Wam serdecznie, że byliście z nami podczas vlogmasu, że udzielaliście się w komentarzach. Pewne osoby były z nami dzień w dzień. Ja się jeszcze nie obudziłam dobrze, a już były komentarze od Was, także to jest mega, mega miłe, mega motywujące i bardzo nam miło, że byliście. Niektóre vlogi wymagały jakiejś porady, służyliście tą poradą, także jestem Wam niezmiernie wdzięczna. Powiem Wam, że w moim oczekiwaniu bałam się, że te vlogmasy to będzie tak zwany fail, na zasadzie, że nikt nie będzie miał czasu tego oglądać, a Wy jednak znaleźliście czas w swoim dniu, mimo tego natłoku tych wszystkich vlogmasów, żeby nas obejrzeć, żeby właśnie rzucić w komentarzach dobre słowo, żeby coś miłego powiedzieć i ci, którzy nie nagrywają i ci, którzy nagrywają, więc jest mi mega, mega miło. I kochani, z tego miejsca, spod choinki życzę Wam wesołych, zdrowych, rodzinnych świąt i pozytywnego jakby spojrzenia na przyszłość. Wiem, jak było w tym roku. Było ciężko, było depresyjnie, było negatywnie, bardzo dużo przytłaczających informacji, bardzo dużo przytłaczających sytuacji, ale wierzmy, że będzie lepiej. Myślę, że pozytywne nastawienie jest kluczem do sukcesu w tej sytuacji, bo niestety dużo rzeczy jest poza naszymi jakby dłońmi, poza zasięgiem naszych rąk. Możemy tylko mentalnie działać. Życzę Wam, żebyście spędzili te święta spokojnie, z taką pogodą ducha i wiarą, że będzie lepiej i też radością z tego, że możemy cieszyć się tym czasem. Jest jak jest. Wiem, że nie jest tak, jak miało być, jak mogło być, jak było lata wcześniej, ale trzeba się cieszyć tym momentem, bo niestety z roku na rok to ucieka i ten rok to jest kolejny rok, który zapiszemy gdzieś w nasze książki i powinniśmy równie czerpać z tego, co możemy, tak bardzo, jak jesteśmy w stanie. No, ja nie jestem najlepsza w życzeniach, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Po prostu życzę Wam wesołych, zdrowych, rodzinnych świąt. Ja się widzę z Wami już po świętach. Nie wiem dokładnie za ile, nie będzie to wielka, długa przerwa. Odsapnę sobie 1-2 dni i wrócę do Was z pompą. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz. Buziaczki. Do zobaczenia.